panowie ministrowie, szanowni państwo. Chcielibyśmy przedstawić bieżące informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień, jego realizacji oraz też odnieść się do pewnych kwestii, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a niestety często niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, więc warto od razu je wyjaśniać. Proszę państwa, dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie pana ministra zdrowia, dzięki któremu, tak jak zapowiadaliśmy to już kilkakrotnie, poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Dzisiaj właśnie to się zdarzy. O tym zaraz powie pan minister Adam Niedzielski, ale jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień, upraszczania procedur. Dość powiedzieć, że jeśli chodzi o kwalifikacje, to o ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz i to była taka polska specyfika, o tyle przeszło, o tyle 10 razy więcej teraz osób będzie dopuszczonych, czy zawodów będzie dopuszczonych do kwalifikacji i dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia. Ma to właśnie pozytywny wpływ na ich tempo i łatwość procedur. Po drugie, dzisiaj również publikujemy uproszczoną kwalifikację polegającą na tym, że kwalifikacja będzie się wyłącznie odbywała przez wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Publikujemy tą kartę. Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent, podpisując się nad nim. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, oczywiście pacjent będzie kierowany do lekarza. W przypadku, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, taki kwestionariusz jest wystarczającą kwalifikacją i pacjenta można zaszczepić. Proszę państwa, pojawił się dzisiaj materiał informacyjny w jednym z dzienników. Rzeczpospolita napisała, że w Polsce marnujemy czy utylizujemy dużo szczepionek i tutaj chciałbym właśnie wyjaśnić i zdementować tą informację. Polska ma jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek w całej Europie. Mniej więcej jedna na 1000 szczepionek jest utylizowana i warto to podkreślać. To jest zasługa osób, które prowadzą w punktach szczepień swoje działania, które bardzo profesjonalnie prowadzą szczepienia, dbając o preparaty i dobrze organizując sam proces szczepień. To, że jakieś szczepionki od czasu do czasu mogą się zmarnować, bo na przykład czy jest uszkodzenie mechaniczne, czy zostanie fragment korka w czasie nakłucia, dostanie się do fiolki, czy też, co zdarza się bardzo rzadko, nie zjawi się pacjent i nie ma go kim zastąpić, no to takie sytuacje ze statystyki to wynika, muszą się zdarzać, ale na tle innych krajów mamy tutaj świetne wyniki i warto to podkreślać. Proszę państwa, ostatnio mówiliśmy też i dyskutowaliśmy na temat poszerzenia grupy osób, które mogą być szczepione w przypadku, kiedy pacjenci zapisani na dany termin nie zjawią się i pojawia się ryzyko utylizacji szczepionki, niewykorzystania szczepionki. Dyskutowaliśmy o tym, ponieważ zwiększa się liczba szczepionek, będzie szczepień wykonywanych coraz więcej, w coraz większej liczbie punktów, więc takie sytuacje mogą się powtarzać. Ale analizując doświadczenia również innych krajów i naszą sytuację, stwierdziliśmy, że to jeszcze nie jest ten moment, aby poluźnić w sposób zasadniczy te zasady, które obowiązują dzisiaj. Bo przypomnijmy, dzisiaj zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku mamy zapis, że w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup,
i tak dalej. Ten przepis nie będę w całości czytał, ale co to oznacza? To oznacza, że w sytuacji, kiedy nie zjawia się pacjent, można zaszczepić dowolnego innego pacjenta, który nie jest zapisany na termin, ale jest już uprawniony, czyli ma wystawione e-skierowanie. Takich osób w Polsce jest grubo ponad 10 milionów. W związku z tym naprawdę jest z czego wybierać. Punkty szczepień powinny być przygotowane na takie sytuacje, mieć listy rezerwowe, kontakty pod ręką do osób, które są zapisane na kolejne dni, żeby w takich sytuacjach nie stawienia się pacjenta zaprosić osobę, która jest zapisana na termin w dniu kolejnym i żeby taką szczepionkę wykorzystać dla takiego pacjenta. Tak jak powiedziałem, mamy grubo ponad 10 milionów osób uprawnionych do tego, żeby otrzymać szczepionkę, więc jest z kogo wybierać, mówiąc kolokwialnie. I dlatego zdecydowaliśmy się na razie nie zmieniać tych przepisów. Przygotowujemy je, tak jak wspominałem we wcześniejszych wystąpieniach, będziemy chcieli przygotować taki wariant łączący doświadczenia belgijskie i izraelskie, ale na razie go jeszcze nie będziemy wcielać w życie, bo chcemy też uniknąć, trzeba to powiedzieć wprost, różnych nadużyć, które mogłyby się pojawić jeszcze na tym etapie. Jak będzie tych szczepionek naprawdę dużo, a mamy nadzieję, że to już nastąpi w maju, wtedy takie rozwiązanie wprowadzimy. Proszę Państwa, kolejna sprawa, o której chciałbym przypomnieć, to poniedziałkowy start szczepień dla rocznika 62, czyli od poniedziałku, od północy osoby urodzone w 1962 roku będą mogły rejestrować się i umawiać na szczepienia. O tym za chwilę powie pan minister Zagórski. Kilka słów. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że mamy od kilkunastu dni opublikowany kalendarz tych rejestracji, w których konsekwencji będą szczepione kolejne roczniki, ale podkreślamy za każdym razem, że musimy być elastyczni. To znaczy, jeżeli mamy na dzisiaj zaplanowany start rejestracji na 12 kwietnia w poniedziałek, to na 100% ta rejestracja wystartuje. Ale jeżeli na przykład po 5 dniach i uruchomieniu rejestracji dla kolejnych roczników okaże się, że jest tak duża frekwencja i tak duże zainteresowanie, że zaczyna brakować terminów wystawionych przez punkty szczepień, albo zaczyna być to zbyt dużym obciążeniem dla systemu, wtedy możemy na 1 lub 2 dni wstrzymać ten proces i kontynuować go właśnie po takiej krótkiej przerwie. I w drugą stronę również, jeżeli po kilku dniach okaże się, że jest mniejsze zainteresowanie niż się spodziewaliśmy, no to możemy przyspieszać te rejestracje i możemy zaraz po 24 uruchamiać kolejne roczniki. Więc podkreślam, im szczepionek będzie więcej, im szczepień wykonywanych w Polsce będzie więcej, no tym bardziej musimy jako organizatorzy całego systemu być elastyczni, ale oczywiście na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach, gdyby do takich miało dochodzić. Na razie komunikat jest taki, że 12 kwietnia w poniedziałek zaczynamy rejestrację osób urodzonych w roku 1962. I proszę Państwa, chciałbym na koniec mojej wypowiedzi jeszcze odnieść się do jednej kwestii, która zaczęła być coraz bardziej obecna w przestrzeni publicznej, w mediach i w wypowiedziach polityków. Otóż proszę Państwa, mamy ponad 6,5 tysiąca punktów, które od stycznia realizują szczepienia przeciw COVID-19. I tym wszystkim osobom, dzięki którym to jest możliwe, za ich pracę, za ich poświęcenie, za stres z tym związany, trzeba podziękować. Te miesiące od stycznia w pierwszym kwartale czasami były nerwowe, ponieważ ze względu na zmiany w terminach dostaw, które miały miejsce ze względu na działania producentów szczepionek, niektóre dostawy i terminy
dostaw do punktów szczepień zmieniały się. Pojawiały się komunikaty, które trzeba było szybko wcielać w życie. No to wszystko było obciążeniem dla tych punktów i osób, które w nich pracują. I za to wszystko, że Państwo działacie na rzecz walki z pandemią, za to przez ostatnie miesiące, za to wszystko bardzo Państwu dziękujemy. Mimo tych wszystkich problemów system działał przy dużym poświęceniu i zaangażowaniu osób go tworzących i cały czas mamy ten sam problem. Jest za mało szczepionek. Dzisiaj system ponad 6,5 tysiąca punktów, które w Polsce funkcjonują, wykonuje poniżej 40% swoich możliwości. Wykorzystuje poniżej 40% swoich możliwości. Krótko mówiąc, gdybyśmy mieli wystarczającą liczbę szczepionek, moglibyśmy przeszło dwukrotnie więcej szczepić w oparciu tylko o te punkty, które dzisiaj działają. W ostatnich dniach na prośbę rządu samorządy za pośrednictwem wojewodów przesłały informacje o możliwości utworzenia nowych punktów szczepień. Bo tak jak komunikujemy to od kilkunastu dni, zaczynamy przyspieszenie w związku z zapowiedzią zwiększonych dostaw szczepionek. Wpłynęło kilkaset propozycji z całego kraju tworzenia takich dodatkowych punktów, a więc do tej liczby 6,5 tysiąca już istniejących kilkaset punktów na pewno dołączy. W tej chwili i za to samorządowcom bardzo dziękujemy, za tą gotowość i zaangażowanie. W tej chwili analizuje Narodowy Fundusz Zdrowia te wszystkie propozycje pod kątem realnych potrzeb i efektywności działania całego systemu. Jestem przekonany, że większość z tych propozycji, które wpłynęły, zostanie wykorzystana i już na początku przyszłego tygodnia Narodowy Fundusz Zdrowia pokaże uzupełnioną mapę punktów szczepień, czyli do tych 6,5 tysiąca istniejących dołączą właśnie nowe, które będą tworzone przy współpracy samorządów. Proszę Państwa, ale o co tutaj chodzi? Bo tu pojawiają się właśnie jakieś wątpliwości i informacje zaskakujące. Chodzi o to, żeby ta mapa punktów została dostosowana do populacji w danej gminie, w danym powiecie, na danym obszarze. Bo dzisiaj, podkreślę znowu, nie jest jedynym problemem, czy zasadniczym problemem jest brak szczepionek, a nie brak mocy i możliwości prowadzenia szczepień. Dotyczy to absolutnej większości miejsc w kraju. W związku z tym chodzi o stworzenie punktów szczepień tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne, a nie ze względów wizerunkowych czy jakichkolwiek innych. I proszę Państwa, chciałbym tu posłużyć się przykładem, żeby wszyscy zrozumieli, na czym ta sprawa polega. Są miejsca w Polsce, gdzie jest dużo punktów i nawet przy tych ograniczeniach w dostawach szczepionek, które cały czas dzisiaj mamy, nie ma problemu, żeby dzisiaj zadzwonić i za pośrednictwem infolinii zapisać się na termin jeszcze kwietniowy. My to przerabiamy, proszę Państwa, i sami tego doświadczamy w ostatnich dniach, ponieważ staramy się, aby wszystkie osoby powyżej 60 roku życia zostały z terminów majowych, jeśli tam są zapisane, przesunięte na terminy kwietniowe. I w absolutnej większości miejsc w kraju, jeżeli tylko gwarantujemy dostawę szczepionek, to takie przesunięcie jest możliwe. I takich miejsc, gdzie jest stworzonych bardzo dużo punktów szczepień, które nie szczepią zgodnie ze swoimi możliwościami ze względu na brak szczepionek, jest bardzo dużo. Do takich miejsc należy między innymi Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Katowice. W samej Warszawie to jest 285 punktów funkcjonujących szczepień, które niecałe 40% swoich możliwości szczepień wykorzystują ze względu na brak szczepionek. Natomiast są takie miejsca w Polsce, powiaty i miasta, w których mimo tego, że byśmy zapewnili dodatkowe szczepionki, to przyspieszenie tych szczepień byłoby niemożliwe. Dlaczego? Bo tam głównie szczepią małe punkty, małe POZ-y, gdzie lekarze i personel medyczny też musi się skupiać na normalnej, codziennej opiece nad pacjentami.
I są takie powiaty jak Polkowicki, Lubański, Chełmiński, czy są miasta takie jak Legnica. I tam dzisiaj, jeżeli chcemy przesunąć te osoby mające powyżej 60 lat z terminów majowych na kwietniowe, to nie ma możliwości takiej, bo właśnie tam nie ma tych mocy przerobowych w punktach. No i w takich miejscach szczególnie są potrzebne nowe punkty i tam na pewno takie punkty będą tworzone. Więc krótko mówiąc, musimy równomiernie dopasować te punkty do potrzeb i rozmieszczenia ludności w kraju, bo są miejsca, w których jest już bardzo dużo punktów i tam pewnie będą uzupełnienia mniejsze potrzebne, tak jak na przykład w Warszawie, gdzie trzeba w kilku dzielnicach, gdzie rzeczywiście tych punktów brakuje, zrobić uzupełnienia, ale nie ma sensu budować jakiejś olbrzymiej nowej sieci. A są takie miejsca, gdzie po prostu jak Kania Dżdżu mieszkańcy oczekują tego, żeby powstał punkt, który pozwoli na poważne przyspieszenie i po prostu o tym pamiętajmy. Zresztą też jeszcze jedna jest kwestia, no gdybyśmy chcieli robić takie punkty klamka w klamkę, jeśli można tak powiedzieć, z punktami już istniejącymi, no to też byłoby to daleko nie w porządku wobec tych punktów, które od stycznia pracują na 1/3, 1/4 swoich możliwości, męczą się z tymi kilkudziesięcioma szczepionkami tygodniowo, a teraz jak się pojawią szczepionki, to im powiemy nie, to wam już dziękujemy, a tutaj sobie stworzymy obok inne punkty, które będą szczepić. No tak też nie można ludzi traktować. I tutaj odnoszę się do przykładu Warszawy, bo tutaj pan prezydent się w tej sprawie wypowiadał. Ja też przypomnę, że zresztą Warszawa już prowadzi z tych 285 około 60 punktów, to są punkty przecież prowadzone przez samorząd. One zaszczepiły około 10% wszystkich osób, które przyjęły szczepienia w Warszawie, więc tu broń Boże nie ma mowy o jakichś intencjonalnych, złych działaniach czy nieprzyjaznych działaniach wobec któregokolwiek z samorządu. Chodzi wyłącznie o stworzenie racjonalnej sieci placówek i tak jak powiedziałem, przedstawimy takie propozycje na początku przyszłego tygodnia, jak Narodowy Fundusz Zdrowia zakończy swoje analizy. I tu mam wielką prośbę i też muszę drugi raz odnieść się do pana prezydenta Warszawy, bo żebyśmy naprawdę grali, wszyscy gramy do jednej działki, żebyśmy no, naprawdę też ważyli słowa, których używamy, bo te słowa w przestrzeni publicznej potem tworzą atmosferę wokół całego programu szczepień, a przecież ten program szczepień jest naszą wspólną sprawą. Jak czytam tego rodzaju wypowiedzi w mediach, że gdzie pan prezydent Trzaskowski mówi, my będziemy gotowi na czas. Pytanie jest takie, czy rząd nam dostarczy szczepionki? No to panie prezydencie, po pierwsze nie my, wy, tylko tutaj gramy jako jedna drużyna i działamy wspólnie na rzecz tego, żeby zaszczepić jak najwięcej Polaków, jak najszybciej. Po drugie, ile jest szczepionek, no to wiadomo przecież o tym, dlatego że te informacje są publikowane na stronach rządowych i na bieżąco ta informacja jest uzupełniana. Po trzecie, ja bardzo sobie chwalę i tu też bardzo dziękuję, bo jesteśmy w niemal bieżącym kontakcie z panią prezydent Kaznowską, która jest odpowiedzialna za służbę zdrowia w Warszawie. W związku z tym działajmy razem, jak tak powiedziałem, jedna drużyna, która ma wspólny cel, jak najszybsze zaszczepienie jak największej części populacji. To jest jedyna droga, żeby wyjść z pandemii i spróbujmy właśnie wznieść się ponad wszelkie podziały i w tej sprawie, w sprawie Narodowego Programu Szczepień współpracować. Dziękuję bardzo panie ministrze. Proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, doktora Adama Niedzielskiego. Szanowni Państwo, sytuacja epidemiczna jest nadal bardzo trudna. Dzisiejsze wyniki wskazują, że będziemy mieli cały czas dużą liczbę zachorowań. Dzisiaj będzie odnotowanych ponad 28 tysięcy przypadków zachorowań i ponad 700 zgonów. Ta sytuacja pokazuje, że
No, mamy do czynienia z trudną rzeczywistością. Pandemia nadal jest realnym zagrożeniem i to, że widzimy pewne niewielkie spadki, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, absolutnie nie jest jeszcze sygnałem, który pozwala myśleć, że najgorsze mamy za sobą, bo w tej chwili ta fala zachorowań przetacza się przez szpitale i tam sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie w wybranych regionach mamy bardzo duże napięcie, jeśli chodzi o obłożenie infrastruktury łóżkowej i w tych sytuacjach konieczne jest relokowanie pacjentów. Na szczęście inne regiony, inne województwa pomagają, na przykład województwu śląskiemu czy województwu podkarpackiemu. I pod tym względem cały czas sytuacja pandemiczna w kraju jest bardzo trudna. Dlatego szczepienia i przyspieszenie, o którym mówi pan minister Dworczyk i pan premier Morawiecki, jest tak naprawdę jedyną możliwą odpowiedzią w miarę dostępnych zasobów, żeby tą pandemię zwalczać, żeby skutecznie wychodzić z trzeciej fali zachorowań. Ponieważ mamy ten szczególny czas, ten czas bardzo ciężki, dlatego potrzebne są też szczególne rozwiązania. Tymi szczególnymi rozwiązaniami, które chcemy zastosować w przypadku szczepienia przeciwko COVID, jest właśnie poszerzenie zakresu uprawnień przy kwalifikacji do wykonywania szczepień. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że tylko i wyłącznie lekarze mieli ten przywilej kwalifikowania czy kwalifikacji do szczepienia. W tej sytuacji, w sytuacji, której realnym instrumentem walki z pandemią są szczepienia i mamy możliwości przyspieszenia związane z rosnącymi dostawami, będziemy chcieli poszerzyć tą grupę osób, które pozwalają kwalifikować do szczepień. Tak naprawdę podzieliliśmy sobie tę grupę na trzy podgrupy. W pierwszej podgrupie, która będzie miała taką bezpośrednią możliwość dokonywania kwalifikacji, to są oczywiście lekarze, lekarz stomatolog, felczer, ale też do tej grupy dorzucamy pielęgniarki, położne i ratowników medycznych. Przedstawiciele tych zawodów będą mogli bez konieczności dodatkowych szkoleń czy dodatkowych aktywności dokonywać kwalifikacji, oczywiście kwalifikacji na podstawie wystandaryzowanego formularza, o którym za chwilę powiem. Druga podgrupa to jest podgrupa złożona z zawodów czy z przedstawicieli zawodów takich jak diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, które to środowisko bardzo aktywnie chciało włączyć się w proces szczepień, i fizjoterapeuci. W tym przypadku przewidujemy, że będzie potrzebny taki pakiet szkoleniowy, który właśnie ma przygotować czy też czasami odświeżyć wiedzę, jak wyglądają takie podstawy związane ze szczepieniami i w ramach tych trzech zawodów będziemy chcieli takie szkolenia przeprowadzić. Zresztą one już są realizowane i w pewnym sensie wyprzedziły tą naszą decyzję formalną o dopuszczeniu przedstawicieli kolejnych zawodów. Trzecią podgrupą, która będzie mogła prowadzić kwalifikacje, ale tutaj ta grupa, trzeba od razu zaznaczyć, będzie to prowadziła pod nadzorem lekarza lub innych osób z pierwszej podgrupy. To są studenci 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz 3. roku studiów pielęgniarskich 1. stopnia. Tak jak wspomniałem, te przedstawiciele tych zawodów, ci studenci będą właśnie pod nadzorem lekarza mogli tą pracę wykonywać, ale jednocześnie jest jeszcze jeden warunek, że osoby, które będą dopuszczone do tej kwalifikacji pod nadzorem, muszą mieć dokument poświadczający z uczelni zdanie czy potwierdzenie zdania takiego przedmiotu właśnie związanego ze szczepieniami, z kwalifikacją do szczepień, czyli tak naprawdę mówimy tu o pewnym zaliczeniu przedmiotu czy innej formie udokumentowania. To poszerzenie oczywiście
ma na celu danie możliwości, że w przypadku otwierania masowych punktów, punktów, których, tak jak mówił pan minister Dworczyk, będzie zwielokrotniona liczba, żeby nie zabrakło personelu, żeby personel mógł skutecznie i efektywnie przeprowadzić tę akcję, tak jak robi to do tej pory, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestię ankiety, no bo oczywiście to poszerzenie zakresu uprawnień innych zawodów niż lekarskiego jest też jednocześnie powiązane z tym, że upraszczamy ankietę, standaryzujemy ją, dajemy pewien prosty proces czy procedurę postępowania. Ta ankieta, którą przygotowaliśmy i która była szeroko konsultowana ze środowiskiem lekarskim, bo zarówno z Naczelną Izbą Lekarską, z przedstawicielami Rady Medycznej, czy z innymi gremiami, za co jednocześnie bardzo też serdecznie dziękuję. Podzieliliśmy tą ankietę na dwie części. Dwie części, z których pierwsza zawiera pytania, gdzie odpowiedź twierdząca, czyli potwierdzająca pewne przeciwwskazania, jest tak naprawdę przesłanką do niekwalifikowania, do niezakwalifikowania do szczepienia. Druga część mówi o pewnych ryzykach. O ryzykach, które wymagają pogłębionej konsultacji i bardzo często też jednak konsultacji z lekarzem. Jeżeli któreś z pytań w tej drugiej części będą zawierały odpowiedź twierdzącą, czyli potwierdzały istnienie ryzyka związanego ze stosowaniem preparatu, to wtedy będzie konieczna konsultacja z lekarzem i wśród tych pytań, tutaj też odpowiadając od razu na wątpliwości czy zapytania, znajdą się również pytania dotyczące tego, z czym ostatnio mamy bardzo dużo do czynienia w kontekście szczepienia AstraZeneca, czyli będą to pytania wyjaśniające kwestie tego, czy było u danego pacjenta rozpoznanie małopłytkowości, czy jakieś inne udokumentowane epizody zakrzepicy, czy takie sytuacje miały miejsce, po to właśnie, żeby uwrażliwić osoby kwalifikujące na istnienie tych ryzyk. Szanowni Państwo, te dwa elementy, czyli z jednej strony poszerzenie uprawnień do kwalifikacji na inne zawody medyczne, z drugiej strony wystandaryzowana ankieta, która oczywiście będzie też miała charakter dokumentu żyjącego, bo jeżeli będziemy z monitoringu niepożądanych odczynów poszczepiennych czy z informacji, które systematycznie zbieramy z całego świata za pośrednictwem i naszych kanałów, ale też instytucji międzynarodowych. Jeżeli będziemy widzieli jakieś ryzyka, to oczywiście ta ankieta będzie ewoluowała, będziemy razem ze środowiskiem medycznym zmieniać jej kształt. I na koniec mojej wypowiedzi chciałem się jeszcze odnieść do dzisiejszych bardzo niepokojących informacji, które napływały do nas od rana. Dzisiaj rano w Ministerstwie Zdrowia odbył się taki sztab, analizowaliśmy informacje dotyczące ośrodka w Rzeszowie, gdzie doniesienia wskazywały na stosowanie jednorazowych strzykawek wielokrotnie, czyli w kilku kolejnych szczepieniach, podaniach. My te informacje traktujemy bardzo poważnie. Chciałem powiedzieć, że poprosiłem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wyjaśnienie tej sytuacji, oczywiście w trybie kontrolnym. Niestety te informacje, które pojawiają się w kontekście ośrodka w Rzeszowie, są bardzo niepokojące i tutaj nie ma żadnej tolerancji dla niezachowywania zasad bezpieczeństwa, dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia wkrótce to zweryfikuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu ministra Marka Zagórskiego. Panowie ministrowie, szanowni państwo, tak jak już minister Dworczyk powiedział, rozpoczynamy kolejny etap zapisów kolejnych grup wiekowych, kolejnych roczników na szczepienia. Zgodnie z zapowiedziami startujemy 12 kwietnia w poniedziałek i różnica w stosunku do poprzednich procesów zapisów będzie polegała na tym, że
każdego dnia, od poniedziałku do soboty, będziemy uruchamiali możliwość zapisywania się na szczepienia dla kolejnego rocznika. Cały proces będzie jednak zbliżony do tego, który już Państwo znacie, czyli będzie możliwość zapisywania się wszystkimi dostępnymi kanałami. Te dostępne kanały to po pierwsze punkty szczepień, po drugie infolinia, po trzecie system SMS-owy, po czwarte internetowe konto pacjenta, a przede wszystkim system rejestracji. Cały proces rozpoczynamy dla każdego rocznika w takim samym cyklu, czyli zapisy będą się rozpoczynały w przypadku rocznika 1962. Zapisy zaczną się o północy z niedzieli na poniedziałek. O północy z niedzieli na poniedziałek będzie dostępna możliwość zapisywania się przez rejestrację i na internetowym koncie pacjenta. Będzie możliwe zapisywanie się poprzez system SMS-owy, poprzez wysłanie SMS-a na numer 880-333-333, a także na infolinii pod numerem 989. Infolinia od północy do 6 rano będzie rejestrowała pacjentów w trybie automatycznym, natomiast od godziny 6 rano będą dostępni konsultanci. I ten cykl będziemy powtarzać dla każdego kolejnego rocznika zgodnie z kalendarzem, który Państwu już przedstawiliśmy. Chcę też powiedzieć, że wprowadziliśmy kilka rozwiązań, które mają poprawić komfort tych wszystkich osób, które są przypisane do danego dnia, jeśli chodzi o możliwość zapisów. To znaczy, że na stronie, zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę internetową, na stronie rejestracji, na stronie pacjent.gov.pl będzie informacja szczegółowa o tym, kto i możliwość zweryfikowania, czy jestem osobą, która może w danym dniu zarejestrować się na szczepienie. Chcę też bardzo zaapelować do wszystkich Państwa, do wszystkich, także do mediów o to, żeby zwracać uwagę i informować o tym, że te zapisy zaczynają się dla kolejnych roczników w konkretnych dniach i nie ma potrzeby ani też możliwości zgłaszania się wcześniej. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest urodzony w roku 1962 i nie zarejestruje się w poniedziałek, będzie miał taką możliwość oczywiście także w kolejnych dniach. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, przechodzimy do zadawania pytań. Przypominam o zasadzie jednego pytania na jedną redakcję i serdecznie proszę o pytania dotyczące tematu konferencji bądź szerzej sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Poproszę redaktor Magdalena Włodarczyk, TVP Info. Dzień dobry, Magdalena Włodarczyk, TVP Info. Szczepionka Johnson & Johnson ma dotrzeć do Polski przed planowanym wcześniej terminem. Ja chciałam zapytać, kiedy dokładnie i jak duża to będzie dostawa? Dziękuję bardzo. Minister Dworczyk. W najbliższą środę około 120 tysięcy sztuk powinno przyjechać do Polski pierwszych, a do końca miesiąca łącznie do Polski dotrze 300 kilkadziesiąt tysięcy sztuk tej szczepionki. Dziękuję. Redaktor Patryk Tymiński, Telewizja Republika. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana ministra Dworczyka, ponieważ powiedział pan na początku, że jeżeli osoby z rocznika 62 nie będą chciały się tak licznie rejestrować, to będzie można przyspieszyć ten program. I czy jest szansa, że na koniec miesiąca zamiast rocznika 73 już będzie mógł się rejestrować rocznik 74? To moje pierwsze pytanie i drugie... Panie redaktorze, jedno pytanie na jedną redakcję, pan minister Dworczyk. Tak jak powiedziałem, elastycznie będziemy się dostosowywać do sytuacji. I zarówno jest możliwe w trakcie tych dni, kiedy będą rejestrowane kolejne grupy wiekowe, pewne zwolnienie, jeśli będzie zbyt wiele osób chętnych do rejestracji, a terminów w kalendarzu centralnym i szczepionek będzie zbyt mało, jak i może nastąpić pewne przyspieszenie, a więc na przykład uruchomienie jednego dnia dwóch roczników albo bezpośrednio po 24 kwietnia po osobach, które urodziły się w roku 73 do przejście 25 kwietnia czy 26 kwietnia do kolejnych roczników. Będziemy elastycznie dostosowywać się do sytuacji. Dziękuję. Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana ministra Dworczyka odnoszące się do tej tabelki, która jest za pana plecami, czyli do tego kalendarza rejestracji. No, z tego wynika, że za chwilę, czyli 12 kwietnia, rusza rejestracja dla osób z rocznika 6.2, no i potem kolejnego dnia kolejny rocznik. Ten kalendarz kończy się 24 kwietnia na roczniku 7.3. No, jak rozumiem też z tego, co pan przed chwilą powiedział, rozumiem, że plan jest taki, że jeżeli szczepionek wystarczy, to właśnie 25 ruszyłyby, jak się uda, zapisy dla wszystkich chętnych wiekowo, przy czym, jak rozumiem, z wyprzedzeniem prawo rejestracji mają dostać osoby, które na początku roku zgłosiły chęć. I tu pytanie, czy to oznacza, że osoby z rocznika 7.4 i osoby młodsze, które na początku roku zgłosiły chęć, będą mogły rejestrować się, no właśnie kiedy? Już od 19, od 22 kwietnia? Od kiedy to jest możliwe, to wyprzedzenie, ta premia dla osób, które na początku roku zgłosiły chęć, a są młodsze, są poza tą waszą tabelką kalendarza? Proszę bardzo, minister Dworczyk. Tak, panie redaktorze, tylko jedna uwaga. Nie wszyscy inni, tylko kolejne roczniki, ewentualnie 25 bądź 26 rozpoczęłyby rejestrację. Tak? To nie będzie potem już pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze, tak jak w tym przypadku, umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź w konkretnych latach. I oczywiście będziemy... Przypomnę, że mamy już osoby, które się zgłosiły w styczniu, lutym czy marcu jako osoby gotowe do rejestracji w wieku 50 i 40 lat, to te osoby mogły się właśnie priorytetowo zarejestrować i podobnie jak będziemy kończyli tą już normalną rejestrację 40-latków, to wtedy uruchomimy tą priorytetową rejestrację 30-kilkuletnich osób, 30 i 30-kilkuletnich osób, które się zgłosiły za pośrednictwem formularza jako osoby gotowe do zaszczepienia między styczniem a marcem. Dziękuję bardzo. Redaktor Paweł Łukasik, TVN24. Dzień dobry. Mam pytanie do pana ministra Dworczyka pewnie dotyczące tego, jak wyglądają relacje z samorządami w tej chwili. No, na przykładzie Warszawy choćby, która chce tworzyć 13 punktów, w tym na stadionie Legii, co jest pewnie dużym przedsięwzięciem. Czy państwo na bieżąco konsultujecie to z samorządami, czy po prostu samorządy mają przygotować, a potem na początku tygodnia NFZ powie tak lub nie, jeśli chodzi o poszczególne punkty? Panie redaktorze, to ja jeszcze powtórzę, choć próbowałem wytłumaczyć to w poprzedniej części naszej konferencji. Kilkanaście dni temu poprosiliśmy samorządy za pośrednictwem wojewodów o to, aby przygotować informacje na temat możliwości tworzenia punktów i tam, gdzie to jest niezbędne, po to, żeby tam, gdzie to jest niezbędne, takie punkty powstały. Rozmawialiśmy o tym oczywiście również z samorządami. Ja co tydzień i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia co tydzień spotykamy się na komisji wspólnej rządu i samorządu, gdzie są reprezentowane i duże miasta, i gminy wiejsko-miejskie, i całkiem malutkie miejscowości i powiaty. No więc o tym wszystkim rozmawialiśmy. Potem po ustaleniach poprosiliśmy przez wojewodów o przesyłanie takich propozycji. Teraz te wszystkie propozycje są analizowane przez NFZ. I tak jak powiedziałem, no tutaj nie bierzemy udziału w jakimś konkurowaniu, kto co zadeklaruje, kto powie coś fajniej, bardziej atrakcyjnie. Musimy przygotować taką sieć punktów szczepień, żeby odpowiadała potrzebom wszystkich mieszkańców całej Polski. Nie tylko w jednej miejscowości, nie tylko w jednej gminie, w jednym powiecie, w jednym województwie. To musi być sieć punktów proporcjonalnie dostosowana do wielkości populacji we wszystkich powiatach, gminach, w całym kraju. I dlatego właśnie NFZ analizuje w tej chwili te propozycje. Jestem przekonany, bo przecież na bieżąco jestem w kontakcie też z NFZ-em, więc jestem przekonany, że absolutna większość tych propozycji zostanie wykorzystana. Ale tam, gdzie nie ma już takiej potrzeby, bo na przykład system punktów stworzony jest już w tej chwili na tyle duży, na tyle gęsty, że wystarczy dać tylko szczepionki i będą szczepieni niemal wszyscy, którzy chcą, no to w takich miejscach już nie ma większego uzasadnienia tworzenie kolejnych punktów. Więc ja tu się, broń Boże, nie odnoszę
w tej chwili do Warszawy, do, nie wiem, Wyszkowa, czy Otwocka, czy Wrocławia. Po prostu mówię o pewnym systemie, który już w tej chwili pracuje i jest doprecyzowany poprzez uzupełnienie o te punkty, które powstaną, a które to punkty powstaną, to zdecyduje NFZ na podstawie tej weryfikacji. I tu jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie tych wypowiedzi różnych polityków, samorządowców. Zwracam się do koleżanek i kolegów, niezależnie od tego, jakie formacje polityczne czy środowiska reprezentujemy. No proszę Państwa, Polacy po prostu nam nie wybaczą, jeżeli kwestie ich zdrowia, ich życia, a na pewno do takich kwestii należy sprawa szczepień, jeżeli ta kwestia stanie się jakimś elementem politycznej przepychanki. Tutaj powinniśmy naprawdę współpracować, działać razem, wspólnie, żeby pokonać pandemię i realizować narodowy program szczepień. A spory polityczne oczywiście niech się toczą, to jest normalne, natomiast te kwestie najbardziej istotne dla zdrowia i życia Polaków niech będą wyjęte poza nawias tych sporów. Dziękuję bardzo. Redaktor Tomasz Kozłowski, Gazeta Fakt. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana ministra zdrowia. Czy rząd przewiduje, jeśli tak, to kiedy, dopisanie do etapu pierwszego szczepień pracowników sądu i sędziów? Dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj razem z panem ministrem Dworczykiem, z panem premierem podjęliśmy decyzję o resecie systemu szczepień. Ten reset polega między innymi na tym, że szczepimy rocznikami, co widać na załączonym obrazku, a dotychczasowe grupy, które oczywiście zostaną obsłużone, to mówię o grupach zerowej, pierwszej, czyli tych priorytetowych, nie będą już na tą chwilę poszerzane. Także nie ma w tej chwili takiego tropu dyskusji, raczej myślimy o kierunku otwierania na nowe roczniki systemu szczepień i ewentualnie w dalszej konsekwencji w ogóle otwarcia systemu szczepień. Dziękuję bardzo. Redaktor Arleta Zalewska, Fakty TVN. Dzień dobry, panie ministrze. Chciałam zapytać o dostępne wolne terminy do końca kwietnia. Jaka ta liczba jest dzisiaj i czy w związku z tym osoby roczników, które są za panami, mają szansę na to, żeby zaszczepić się na przykład jeszcze w kwietniu? I pytanie do pana ministra króciutkie. Panie ministrze, mówię o ministrze zdrowia. Kiedy spodziewa pan się wyników kontroli z Rzeszowa? Dziękuję bardzo. No tutaj oczywiście myślę, że zaczniemy od zbierania wyjaśnień i te wyjaśnienia będą w ciągu kilku dni, natomiast kontrola badająca bezpieczeństwo pacjenta to jest na pewno nieco dłuższy proces, ale pewnie będzie możliwy do zamknięcia w ciągu 2-3 tygodni. Jeżeli chodzi o terminy, to tak jak powiedziałem, jest to bardzo zróżnicowane. Są takie miejsca w Polsce, wymieniałem nazwy konkretnych powiatów czy miejscowości, gdzie tych terminów w tej chwili jest mało i dopiero zapisy będą prowadzone na maj. Natomiast dzisiaj sam dzwoniłem rano przez infolinię, weryfikując to. W Warszawie można bez większych problemów zapisać się jeszcze na szczepienie w kwietniu. Redaktor Miłada Jędrysik, OKO.press. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana ministra Dworczyka. Chciałam zapytać, jak doszło do takiej sytuacji, że przedstawiciele samorządów wczoraj podczas konferencji prasowej w Skierniewicach dowiedzieli się od pana i od pana premiera, że ten projekt, planowany projekt szczepień, punktów powszechnych, punktów szczepień będzie jednak pilotażowy, bo jak wczoraj rozmawiałam z panią wiceprezydent Kaznowską, ona była tym bardzo zdumiona, ponieważ no, miasto Warszawa wykonało już bardzo dużą pracę logistyczną, żeby zorganizować te 13 punktów szczepień i ta komunikacja pewnie też jest, wynikiem tej komunikacji jest taka dosyć nerwowa reakcja pana prezydenta Trzaskowskiego. Proszę bardzo, minister Dworczyk. Pani redaktor, jesteśmy w dialogu z samorządowcami. Ile jest dostępnych szczepionek? Każdy też może zweryfikować na stronach internetowych rządu Szczepimy się, gov.pl/szczepimy się.
My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania mechanizmu, który będzie gotów tylko do tego, żeby wcisnąć guzik i wtedy ruszy z pełną mocą. Tym wciśnięciem guzika jest dostawa do Polski szczepionek. My nie możemy sobie pozwolić na taką sytuację, że dopiero jak do Polski dotrą szczepionki, to my wtedy zaczniemy organizować punkty szczepień i przygotowywać procedury, tracąc czas. My musimy to wszystko przygotować na początku. I będzie pewien okres, z którym borykają się te 6,5 tysiąca punktów, które już w tej chwili szczepią, a w liczbie tych 6,5 tysiąca punktów jest naprawdę bardzo wiele punktów, które są prowadzone przez samorządy również. W związku z tym te 6,5 tysiąca punktów od 3 miesięcy borykały się z takimi problemami, o których dziś rozmawiamy, że są ludzie, są przygotowane sale, jest cała organizacja, a szczepionek jest mało. Bo jesteśmy w takiej sytuacji, na którą obiektywnie nie mamy wpływu, bo jesteśmy uzależnieni od dostaw z zagranicy. I tutaj jeżeli pojawią się tylko te szczepionki, to ten cały system zostanie nimi wypełniony i wtedy zacznie bardzo szybko działać, a nie będziemy dopiero myśleć o tym, jak go zorganizować. Można to trochę przyrównać do budowy samochodu, który zostaje zbudowany, ale trzeba nalać paliwa, żeby ruszył. I my właśnie kończymy budować samochód, prawda? Jeszcze tam poprawki różne wprowadzamy. Jak tylko pojawi się paliwo, czyli szczepionki, to ten samochód ruszy z bardzo dużą prędkością. I no, nie chcę już się odnosić do jakichś tam poszczególnych rozmów i dyskusji z poszczególnymi samorządami. Naprawdę jestem przekonany, że wszyscy mamy bardzo dużo dobrej woli i w samorządach, i jeśli chodzi o rząd. Jeżeli są jakieś sytuacje, które trzeba wyjaśnić, wyjaśniajmy je, rozwiązujmy problemy. Zresztą tak jak powiedziałem z panią prezydent Kaznowską, ja bardzo chwalę sobie pod wieloma względami współpracę. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale to przecież nie o to chodzi, żeby się we wszystkim zgadzać. Można się różnić, ale po prostu trzeba umieć wypracowywać też jakieś rozwiązania. No ale róbmy to właśnie w bezpośrednich rozmowach. Załatwiajmy sprawy i rozwiązujmy problemy, no a nie komunikujmy się za pośrednictwem mediów, bo to nie ma po prostu kompletnie sensu. Redaktor Jacek Czarnecki, Radio Z. Mamy jakiś problem. Panie redaktorze, proszę o włączenie mikrofonu. Jacek Czarnecki, Radio Z. Słyszać? Proszę bardzo. Mam pytanie chyba do ministra Niedzielskiego w sprawie tego uproszczenia kwalifikacji do szczepień, bo mówi pan, że będzie formularz. Ja uczestniczę w szczepieniach osób starszych i wiem, że dla wszystkich, znaczy dla niektórych po prostu wypełnienie tego formularza dzisiejszego jest trudne. Niektóre pytania są trudne. Oni nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Czy będzie jakiś lekarz albo czy będzie jakaś pomoc, żeby tym ludziom pomóc wypełnić te formularze? Ja wiem, że są szczepieni ludzie coraz młodsi, którzy no mają trochę inną świadomość tego, co się dzieje dookoła nich, ale czy będzie taka pomoc i czy w każdym punkcie szczepień będzie lekarz, który ewentualnie będzie weryfikował wątpliwości dotyczące tych formularzy. Szanowni Państwo, tutaj do nas też docierały takie sygnały, że wypełnienie tego formularza może sprawiać problemy. My nawet przewidzieliśmy tutaj taką kolumnę w tych trudniejszych pytaniach, która zamiast jednoznacznej odpowiedzi tak lub nie daje możliwość odpowiedzenia nie wiem. W tej sytuacji jest wyraźne zalecenie na formularzu, że taka sytuacja musi być skonsultowana z osobą przeprowadzającą kwalifikację. No i w zależności od tego, przedstawiciel którego zawodu to robi, będzie robił to samodzielnie. Mówię tutaj o tej grupie, w której są lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Samodzielnie również, ale po kursie będą to robili fizjoterapeuci, farmaceuci.
i diagności laboratoryjni, a studenci 5 i 6 roku Wydziału Lekarskiego i 3 roku pielęgniarstwa, tu mówię o studiach pierwszego poziomu, również będą do tego uprawnieni, ale pod nadzorem lekarza. Więc przewidzieliśmy taką możliwość odpowiedzenia nie wiem, ale ta odpowiedź każdorazowo będzie konsultowana szczegółowo z osobami przeprowadzającymi wywiad, a w przypadku potwierdzenia pewnych ryzyk będzie musiał konsultować to lekarz czy osoba inna z tej pierwszej podgrupy. Dziękuję. Redaktor Justyna Łukawska, Fakt. Dzień dobry, mam pytanie do pana ministra zdrowia. Biorąc pod uwagę dzisiejsze dane, o których pan już mówił, czyli liczbę zakażeń i liczbę zgonów, w którym miejscu epidemii jesteśmy? Czy już schodzimy z górki trzeciej fali, czy to jest jeszcze, czy jeszcze czekają nas kolejne wzrosty? Dziękuję. No, jesteśmy w takiej sytuacji, że rzeczywiście jeżeli patrzymy sobie na przebieg samej liczby nowych zakażeń, to wydaje się, że apogeum zakażeń mamy za sobą, ale jak państwo już doskonale wiecie, jest pewna sekwencja epidemiczna, która działa według takiego schematu, że jak mamy najpierw zwiększoną liczbę na przykład zleceń na wymazy z POZ-u, potem to się przekłada na zwiększoną liczbę zakażeń diagnozowanych w wyniku testu, a potem niestety przekłada się to na hospitalizację. I wydaje się, że jeżeli nie będziemy mieli żadnego efektu poświątecznego, bo proszę pamiętać, że w święta też była zwiększona mobilność, przemieszczanie się do rodzin i to niesie za sobą ewentualne ryzyko wzrostu zachorowań i to będziemy wiedzieli prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia, czy mamy do czynienia z jakimś takim lokalnym zwiększeniem tej liczby nowych zakażeń, a jeśli nie, to kontynuacja tego trendu, który już ma miejsce, czyli trendu zmniejszenia liczby zakażeń, prawdopodobnie będzie kontynuowana, ale teraz będziemy mieli do czynienia z apogeum, jeśli tak można powiedzieć, w szpitalach, czyli ta fala przetacza się w tej chwili przez szpitale, przez całą naszą infrastrukturę, która jest dedykowana walce z COVID-em i to jest zawsze ten najtrudniejszy moment w pandemii, kiedy badamy, bo znowu trzeba powiedzieć, że testujemy wydolność naszego systemu. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnie pytanie, redaktor Małgorzata Waszkiewicz, Radio Tok FM. Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz, Radio Tok FM. Mam pytanie do pana ministra zdrowia. Czy w Polsce prowadzone są lub planowane są badania kliniczne szczepionki Johnson & Johnson? Wiemy, że w grudniu wybrane zostały ośrodki, które te badania miałyby prowadzić. To 9 ośrodków. Pod jakim kątem w Polsce ma być badana ta szczepionka? Który może ośrodek ma je koordynować? I w związku z tym, czy ma pan wiedzę, ile tych dawek tego preparatu dotrze do Polski? Szanowni państwo, wyjaśniając sytuację w Rzeszowie, bo tam pojawiły się też informacje dotyczące możliwości czy już wykonywania szczepień Johnson & Johnson poza dostawami rządowymi. Ja zweryfikowałem tą informację zarówno w przedstawicielstwie firmy Johnson & Johnson w Polsce oraz w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Na tą chwilę nie ma otwartych i rozpoczętych żadnych badań klinicznych ze strony Johnson & Johnson, co oznacza, że jakiekolwiek wykonywanie szczepień tym produktem poza programem rządowym byłoby w tej chwili działalnością po prostu nielegalną. Z drugiej strony mam również informację, że w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych czeka na zatwierdzenie protokół takiego badania klinicznego, protokół właśnie złożony przez firmę Johnson & Johnson, która wskazała potencjalnie 9 ośrodków do wykonywania tych badań. Wszystkie szczegóły są po stronie wniosku, sformułowane we wniosku i zatwierdzane w tej chwili przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Ja nie jestem upoważniony do ujawniania tych informacji.